Dzień dobry, kochani. Dziś zapraszam Was na nowy film, a w nim top 5 wegańskich kosmetyków z Lidla. Jakiś czas temu kilka osób zgłosiło się do mnie z taką oto propozycją, żebym przetestowała kosmetyki serii Food for Skin, czyli te, które są dostępne w Lidlu, sprawdziła ich składy, przeanalizowała i podzieliła się moją opinią z Wami na ich temat. I stwierdziłam, że jest to w sumie dobry pomysł. Wybrałam się do Lidla, kupiłam praktycznie wszystkie kosmetyki, które były dostępne. Oprócz kilku kremów do twarzy, wybrałam z tych, które były dostępne, krem przeciwzmarszczkowy, czyli taki, który jest idealnie dopasowany do mojego wieku i do mojej skóry. No i zabrałam się za testowanie. Powiem Wam, że kilka z tych kosmetyków od razu poleciało do śmieci, ale też kilka zostało ze mną na dłużej i o jednym z nich już doskonale wiecie, jeśli oglądacie regularnie moje filmy, bo prawie w każdym kosmetycznym filmie o nim opowiadam. No ale dobra. Słuchajcie, zanim zacznę pokazywać Wam tą moją topową piątkę, to może zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta koncepcja na stworzenie tych kosmetyków i co to są w ogóle za kosmetyki. Więc mamy tutaj markę własną Lidla, która wyszła z taką koncepcją z połączenia kuchennych inspiracji, no bo mamy Lidl, czyli można by było powiedzieć sklep spożywczy i nie tylko, z taką naturalną, przyjemną pielęgnacją. Idąc tym tropem, mamy serię Food for Skin, czyli jedzenie dla skóry, która jest serią wegańską i w ponad 90% składa się z substancji pochodzenia naturalnego. No i dobra, skoro idziemy tym tropem, to moglibyśmy założyć, że mamy tutaj kosmetyki nie tylko wegańskie, ale też kosmetyki naturalne. A według definicji kosmetyk naturalny to jest taki kosmetyk, który posiada w swoim składzie substancje pochodzenia naturalnego, czyli substancje pochodzenia roślinnego, jak również zwierzęcego. Oczywiście nie był testowany na zwierzętach, nie ucierpiały w tym żadne zwierzęta, no ale okej. Mamy taką ogólną definicję kosmetyku naturalnego i ktoś mógłby w tym momencie sobie zażartować, że kosmetykiem naturalnym jest też w sumie każdy kosmetyk, który w składzie posiada wodę. A dlaczego? No jest w tym trochę prawdy, ponieważ według tej definicji nie mamy podanych dokładnych stężeń, jak również wagi tych substancji naturalnych, które muszą znajdować się w kosmetyku naturalnym. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Czyli tak naprawdę każdy kosmetyk, który gdzieś tam w swoim składzie posiada te substancje naturalne, pochodzenia naturalnego, czyli jakieś wyciągi roślinne, ekstrakty roślinne i tak dalej, czy też jakieś substancje pochodzenia zwierzęcego, może być kosmetykiem naturalnym. Ale uwaga, jest też coś, co tak jakby zawęża nam ten krąg, czyli te substancje, które nie powinny znajdować się w kosmetykach naturalnych. I mamy tutaj przede wszystkim konserwanty typu parabeny i pochodne formaldehydu. Jak wiecie, kosmetyk musi być konserwowany, żeby miał jakiś termin przydatności, ale nie można tutaj stosować tych syntetycznych konserwantów. Nie można tutaj też stosować syntetycznych barwników, jak i syntetycznych zapachów, takie, które będą bardzo przypominały te naturalne zapachy. W kosmetykach naturalnych nie można stosować różnego rodzaju pegów, silikonów, nie można stosować olejów mineralnych, parafiny, wazeliny i tych substancji jest bardzo, bardzo dużo. W internecie na pewno znajdziecie listę wszystkich substancji, które nie są dozwolone do stosowania w kosmetykach naturalnych. No i mamy jeszcze kwestię kosmetyków wegańskich, czyli muszą to być takie preparaty, które nie zawierają w swoim składzie substancji pochodzenia zwierzęcego, nie były też testowane na zwierzętach. No i tutaj wielki plus dla Lidla za stworzenie kosmetyków, które rzeczywiście nie posiadają w składzie tych substancji niedozwolonych, nie mają też w składzie substancji pochodzenia zwierzęcego. Co więcej, moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o marce, że na opakowaniach mamy zaznaczone, które z substancji w składzie są pochodzenia roślinnego.
I rzeczywiście jest tam w niektórych przypadkach napisane, że mamy 98%, niektórych powyżej 90% substancji pochodzenia naturalnego. I naprawdę, mimo tego, że mamy tutaj markę własną jakiegoś supersamu, jakiegoś sklepu spożywczego, to na opakowaniach mamy te wszystkie informacje i tak naprawdę bardzo dobrze to świadczy o producencie, bo powiem Wam, że w ostatnim czasie analizowałam skład jednego kosmetyku naszej polskiej marki, nie będę wymieniać tutaj jakiej, i na opakowaniu producent napisał, że w składzie mamy substancje pochodzące z ekologicznych upraw, po czym się okazało, że w składzie nie ma żadnych takich substancji, a tym bardziej nie jest zaznaczone, które z nich to są właśnie te pochodzące z ekologicznych upraw. Więc plus dla Lidla za to, że na tych opakowaniach mamy informacje. I powiem Wam też, że analizując składy tych kosmetyków, rzeczywiście są, może nie są one jakoś bardzo ciekawe i nie ma tam w nich wielu substancji aktywnych, takich lepszych jakościowo czy droższych, no bo mamy tutaj kosmetyki w bardzo niskich cenach. A skoro mamy kosmetyki w bardzo niskich cenach, to znaczy, że producent nie inwestował w jakieś drogie technologie, żeby też uskutecznić działanie tych kosmetyków, ale też nie inwestował w bardzo drogie surowce. Czyli wykorzystał tak naprawdę to, co mamy dostępne, jakieś tańsze substancje, pomieszał je delikatnie substancjami chemicznymi i stworzył preparaty, które są dostępne na każdą kieszeń. Też zauważycie, jeśli w ogóle widziałyście te kosmetyki, widzieliście te kosmetyki, zwróciliście na nie uwagę, że są to preparaty, które nie posiadają jakichś specjalnych opakowań z górnej półki, tylko mamy tutaj plastik, mamy plastikowe opakowanie, jeśli chodzi o płyny do zmywania twarzy, czy też miękkie plastikowe tubki w przypadku innych preparatów, albo na przykład saszetki w przypadku peelingów do twarzy, czy też maseczek. No i dobrze, teraz przejdziemy do tej mojej topowej piątki i pokażę Wam kosmetyki, które wybrałam w kolejności od tego najlepszego, jeśli chodzi o tą piątkę, do tego, który znajduje się na tym piątym miejscu, ale też jest wart uwagi. Jak widzicie, mam tutaj koszyczek pełen opakowań po tych kosmetykach i powiem Wam, że przetestowałam naprawdę wszystkie i dzisiaj mogę Wam powiedzieć tak. Maseczki i peelingi w saszetkach, czyli te oto takie wersje, od razu poszły do śmieci, ponieważ ja posiadam cerę mieszaną i bardzo wrażliwą. I niestety w przypadku każdej maseczki czy też peelingu po kilku sekundach od aplikacji już czułam mrowienie lub też pieczenie i musiałam od razu je zmywać. Także tych kosmetyków, maseczek i peelingów polecać Wam nie będę. Podobnie w przypadku kremów do twarzy i tutaj mam na myśli krem przeciwzmarszczkowy, który przetestowałam. On również się u mnie nie sprawdził, bo po jednej aplikacji ja od razu czułam skórę, że mnie piecze, że mnie swędzi, musiałam ten krem zmywać. Spróbowałam go drugi raz, też było źle, więc krem poszedł od razu do wywalenia. Przetestowałam też mleczko do demakijażu, które powiem Wam, że nie do końca się u mnie sprawdziło. Miałam wrażenie, że zostawia taką nieprzyjemną powłokę na skórze i nie mogłam go domyć. Podobnie jeśli chodzi o okolice oczu, ale na przykład zaczęłam też testować ujędrniające serum booster do ciała i też powiem Wam szczerze, że nie wiem, co mam z nim zrobić, bo zapach tego preparatu mnie po prostu odrzuca. Mam wrażenie, że nakładam na skórę serum, taki lekko żelowo-kremowy preparat, który pachnie odrobinę jak płyn do mycia naczyń, odrobinę jak płyn do zmiękczania lub do płukania tkanin. I ten zapach jest tak intensywny na tym ciele, że naprawdę no nie jest to przyjemne, więc mamy tutaj wyszczuplenie z zieloną kawą. Nie wiem, czy działa, wątpię w to, ale zapach jest nie do przejścia, jeśli o mnie chodzi. No i teraz, słuchajcie, przejdziemy do tych właśnie topowych kosmetyków, które dla Was wybrałam i które oczywiście sprawdziły się u mnie, powiedzmy, bardzo, bardzo dobrze. Pierwsze miejsce w mojej topowej piątce kosmetyków z Lidla to będzie oczywiście co? Ta-dam!
płyn micelarny w tej oto niebieskiej wersji, bo nie wiem czy wiecie, jest jeszcze dostępna wersja różowa. Różnica między nimi jest taka, że mamy tutaj wersję niebieskiej płyn odświeżający z goździkiem do każdego rodzaju skóry, a w wersji różowej mamy łagodzenie z malwą do skóry suchej i wrażliwej. Z tych dwóch opcji u mnie najlepiej sprawdziła się ta. Tutaj w przypadku tego różowego niestety odczuwam lekkie pieczenie w okolicy oczu podczas demakijażu oczu i mam też wrażenie, że po tym moja skóra jest bardziej ściągnięta niż po tym. Pamiętajcie, że płyny micelarne w 99% powinniśmy zmywać. Ja zawsze stosuję demakijaż w dwóch krokach, no ale w tym pierwszym kroku, kiedy zmywamy makijaż, już odczuwamy jakieś niepokojące sygnały i właśnie z tych niepokojących sygnałów ten niekoniecznie do mojej cery, nie wiem, być może u Was się sprawdzi, u mnie nie. Natomiast tak, skład mamy tutaj całkiem dobry, mamy 90%, minimum 90% składników pochodzenia naturalnego, jest gliceryna, mamy też, co ciekawe, wyciąg z kwiatów goździkowca korzennego, to jest bardzo fajna substancja aktywna, jak również antyoksydant, no ale my skupiamy się na tym, żeby jednak płyn micelarny dobrze zmywał nasz makijaż w tym pierwszym kroku. I powiem Wam, że u mnie ten płyn sprawdza się idealnie, już Wam o tym mówiłam, cudownie doczyszcza mój makijaż, zdejmuje tą pierwszą warstwę, tak samo radzi sobie z tuszem do rzęs, ze zmywaniem oczu. Ja co prawda nie posiadam, nie noszę mocnego makijażu, więc w takim, jak widzicie, dziennym makijażu u mnie ten płyn sprawdza się rewelacyjnie, on kosztuje około 7 zł i chyba widać po ilości opakowań, zużywam intensywnie. I mam nadzieję, że zostanie ze mną na dłużej. Na drugim miejscu wśród topowej piątki kosmetyków z Lida z tej wegańskiej serii muszę wyróżnić krem do rąk. Ale jak widzicie, mam tutaj dwie tubki. Pierwsza z nich to jest wersja odżywienie z papają i druga to jest nawilżenie z zieloną herbatą. I tak naprawdę ten, który chciałabym, żeby znalazł się w tej topowej piątce, to jest właśnie ta wersja z zieloną herbatą. Tutaj mamy minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, wśród nich mamy emolienty, glicerynę, mamy również masło shea i mamy właśnie wyciąg z zielonej herbaty, jak też na przykład witaminę E. Ale oczywiście mamy tutaj związki zapachowe, mamy tutaj konserwanty, konsystencja bardzo przyjemna, lekka i szybko się wchłania. A dlaczego wyróżniam właśnie ten w porównaniu do tego z papają? Przede wszystkim za zapach, bo zapach tego kremu z zieloną herbatą to jest taki zapach, który myślę, że przypadnie każdemu do gustu, bo on jest delikatny, przyjemny, roślinny, odświeżający, nie jest takim zapachem, który długo pozostaje na skórze. Tak jak wspomniałam wcześniej, krem szybko się wchłania. W przypadku tego odżywienia z papają mam wrażenie, że ten krem zapachem przypomina odrobinę takie cytrynowe, glicerynowe kremy do rąk. Nie wiem, czy kojarzycie, one też kosztują kilka złotych. Kiedyś za moich czasów, kiedy byłam młoda, moja babcia intensywnie, czy też moja mama intensywnie używały takie kremy i one no nie do końca mi się dobrze kojarzą, właśnie takie glicerynowe, cytrynowe kremy do rąk. Powiedziałabym, że to jest coś podobnego, więc gdybym miała wyróżnić i polecić Wam ten krem do rąk, który jest naprawdę warty zainteresowania, no to tak jak mówię, polecam Wam wersję z zieloną herbatą. Trzecie miejsce to będzie kremowy żel do mycia ciała, który ma działać odżywiająco z olejkiem babasu, minimum 90% składników pochodzenia naturalnego do każdego rodzaju skóry. Duża tubka 200 ml, całkiem dobre opakowanie, kosztuje około 5 zł. Mamy tutaj formę takiego rzeczywiście kremowo-żelowego preparatu o białej barwie, o bardzo, bardzo przyjemnym zapachu, takim nieco słodkim, nieco mydlanym, ale takim, który myślę, że również każdemu przypadnie do gustu. Za co wyróżniłam ten krem do mycia ciała? Przede wszystkim dlatego, że nie przesuszy skóry, nie powoduje podrażnienia, nie powoduje żadnego swędzenia i pieczenia. Mamy tutaj właśnie tą glicerynę, mamy tutaj ten olejek, całkiem w porządku, jeśli chodzi o skład. I też polecam Wam, jeśli szukacie czegoś do golenia nóg,
to też bardzo fajnie się sprawdzi. Także można powiedzieć, że jest to ciekawy preparat i myślę, że przypasuje każdej osobie bez względu na typ skóry. Jest naprawdę łagodny, bardzo fajnie skórę myje, pielęgnuje, zapach nie jest duszący, nie jest takim ciężkim zapachem. W porannym prysznicu czy w kąpieli wieczornej naprawdę bardzo fajny preparat, niedrogi i z całkiem dobrym składem. Idziemy dalej, czwarte miejsce, kolejna tubka i kolejny preparat do ciała. Mamy tutaj wygładzający żel peeling do mycia ciała, który ma bardzo ciekawą konsystencję. 90%, minimum 90% składników pochodzenia naturalnego, orzeźwienie z zieloną herbatą, do skóry pozbawionej jędrności. Tutaj od razu zaznaczę, to nie jest preparat, który sprawi, że skóra wasza będzie jędrna, podniesiona i idealnie wyglądająca. Nie, nie, nie. Tutaj mam mycie i delikatne złuszczanie. I to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten preparat, to między innymi to, że na trzecim miejscu znajduje się perlit, czyli szkło wulkaniczne, które ma działać właśnie na zasadzie ścierającej. Nie ma tutaj żadnych drobinek cukru i nie ma też tutaj drobinek soli. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja bym powiedziała, że skoro mamy food for skin, czyli kosmetyki, które gdzieś tam sięgają do tych jedzeniowych inspiracji, to raczej bym stwierdziła, że znajdzie się w takim peelingu sól albo cukier. A tutaj mamy właśnie perlit. Dodatkowo jest ekstrakt z zielonej herbaty, ale jest też olejek makadamia. I rzeczywiście konsystencja jest bardzo przyjemna, tak jak wspomniałam, delikatna i mamy ten efekt ścierający, złuszczający na naszym ciele, ale to nie jest taki efekt, którego możecie się obawiać, posiadając na przykład skórę bardzo wrażliwą czy też naczyniową. I spokojnie możecie go stosować pod prysznicem, wykonywać właśnie takie delikatne oczyszczanie, złuszczanie. Sprawdza się super, bardzo fajnie, delikatnie pachnie. Dlatego też postanowiłam, że na czwartym miejscu musi znaleźć się ta tubka i gorąco Wam polecam. Jeśli szukacie właśnie takiego delikatnego, lekkiego rozwiązania peelingującego, złuszczającego, na przykład na lato. I na zakończenie ostatnia tubka. A to jest żel peeling do mycia twarzy, który również w składzie ma minimum 95% substancji pochodzenia naturalnego, przeznaczony do skóry normalnej, mieszanej i tłustej. I w jego składzie znajdziecie na drugim miejscu glicerynę, ale również mamy ekstrakt z rozmarynu, mamy tutaj łupiny kokosa, łupiny orzecha włoskiego, jest pantenol, witamina E, no i znowu perlit. Dlaczego postanowiłam umieścić ten żel na samym końcu w tej mojej topowej piątce? Z kilku względów. On ma taką konsystencję rzeczywiście żelu, w którym znajdziecie te łupinki złuszczające. I dla jednych będzie to przyjemne, dla drugich nie. Dla osób, które posiadają cerę normalną i mieszaną, na której nie są zbyt mocno widoczne pory, co zazwyczaj występuje przy cerze tłustej, takiej grubej cerze, ten peeling jeszcze całkiem fajnie się sprawdzi. Natomiast w przypadku osób, które posiadają cerę tłustą, taką mocno porowatą, grubą, nie będzie dla Was komfortowy ze względu właśnie na te łupiny, które gdzieś tam mogą pozostawać w tych porach. Tak, wiem, że to może brzmieć całkiem dziwnie, ale czasami niestety tak się zdarza i wiem, że są takie osoby, które tego typu cerę posiadają. Skład jest niezły. Tutaj trzeba przyznać, że nie jest jakiś to wygórowany skład, ale jest całkiem dobry. Nie ma tutaj mydła, nie ma tutaj żadnych SLS-ów, nie ma żadnych substancji takich tłuszczowych, które będą ciężko działały na Waszą skórę, ale jest też jeden minus – zapach. Nie do końca może Wam ten zapach przypaść do gustu. Niektórzy nie zwrócą na niego uwagi, a niektórzy znowu nie zwrócą uwagę, bo powiem Wam szczerze, że kiedy ja kupowałam ten żel, widząc kokosa, miałam na myśli, może rzeczywiście będzie tutaj coś w rodzaju tego kokosa w zapachu? Nie ma, więc od razu zaznaczam, niech Was nie zmyli opakowanie, nie ma tutaj zapachu żadnego kokosowego. I ten żel rzeczywiście myje naszą skórę, bardzo delikatnie się pieni,
ale to złuszczanie nie jest do końca takie, jak powinno być. Natomiast jest to taki preparat, który możecie spokojnie stosować w codziennej pielęgnacji, bez obaw, że ta wasza skóra będzie zbyt intensywnie złuszczana, że za często będziecie pozbywać się tego martwego naskórka. Nie. W takiej codziennej pielęgnacji 150 ml wystarczy wam spokojnie na dosyć długo i myślę, że fajnie się też sprawdzi. Nie polecam do cery suchej, możecie czuć ściągnięcie i takie przesuszenie, ale myślę, że właśnie taka cera normalna, mieszana, gdzieś tam przetłuszczająca się delikatnie może polubić ten żel. Także piąte miejsce, żel do mycia twarzy, całkiem dobry skład, niekoniecznie konsystencja, niekoniecznie zapach. Ale jeśli chodzi o działanie, to tutaj nie muszę mu nic zarzucać specjalnego. No dobrze, kochani, podsumujmy teraz tą moją opowieść, ten mój monolog dotyczący kosmetyków wegańskich z Lidla. Co ja na ich temat sądzę? Otóż wybrałam dla was taką moją topową piątkę preparatów, które u mnie całkiem dobrze się sprawdziły, które nie podrażniły mojej skóry wrażliwej, działały tak, jak powinny działać. Oczywiście zawsze bierzcie poprawkę na to, że to jest moja topowa piątka i niekoniecznie wszystkie z tych preparatów, o których wam dzisiaj powiedziałam, mogą sprawdzić się u was. Zawsze musicie to sobie zakładać. Natomiast gdybym miała wam polecać i powiedzieć, czy rzeczywiście warte są te kosmetyki tego, żeby w nie inwestować, żeby je kupować, to powiem tak. Cena jest niska, więc tak naprawdę na kieszeń każdego. Dostępność Lidl, a jak wiecie, Lidlów jak mrówków, wszędzie, praktycznie teraz na każdej ulicy znajdziecie te sklepy, więc z dostępnością też nie ma jakichś specjalnie problemów. Nie wiem, jak długo ta seria będzie w Lidlu, ponieważ no, ja nie mam współpracy z Lidlem, więc też nie mogę zasięgnąć takich informacji i dowiedzieć się, czy to jest stała oferta Lidla, ta cała seria Food for Skin, czy ona jest na przykład sezonowo. Tego nie mogę wam potwierdzić. Natomiast tak, opakowania całkiem wygodne. Cena, tak jak już wspomniałam, na każdą kieszeń. Obietnice producenta, mogłabym powiedzieć, że się spełniają. Składy wcale nie są najgorsze. Oczywiście nie ma tutaj jakichś intensywnie działających substancji aktywnych, nie ma też żadnych technologii, więc nie możecie zakładać, że będą to kosmetyki, które wywołają na waszej skórze efekt wow, ale do takiej codziennej pielęgnacji, czy to pielęgnacji skóry, ciała, czy to właśnie w demakijażu, czy na przykład do rąk, myślę, że są ok. I wcale nie są gorsze od tych drogeryjnych kosmetyków w dosyć wysokich cenach, czy nawet niektórych marek wysokopółkowych. Te, o których wam dzisiaj powiedziałam, myślę, że warto się nimi zainteresować. No i kochani, mam nadzieję, że tym filmem rozwiałam wasze wątpliwości i teraz już wiecie, co sądzę na temat kosmetyków Food for Skin. I tutaj mam pytanie do was. Jeśli ten film wam się spodobał, to dajcie znać, czy chcielibyście, żebym opowiadała wam też o innych markach i wyróżniała taką moją topową piątkę, jeśli chodzi o kosmetyki właśnie innych marek. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach, jakie to mają być marki. Jakie marki chcielibyście, żebym przetestowała, sprawdziła. I tutaj zaznaczam, że najlepiej by było, gdyby to były jednak marki pielęgnacyjne, bo wy wiecie, że ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o makijaż. Ale nigdy nie mów nigdy, zobaczymy, może coś przypadnie mi do gustu, także czekam na wasze komentarze. Tym samym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Informacje najważniejsze jak zawsze znajdziecie w opisie. Widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!